Wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i dzisiaj zrobimy szycie z Mają. To będzie poleganie na tym, że będę uczyć się jak szyć różne rzeczy. Mam tu lalkę, to jest truskawkowe ciastko. Z truskawkowego ciastka słodkie winogrona przerobione. To jest lalka przerobiona na słodkie winogrona z Shibuya Girls. Shibukiris. I to jest właśnie z tej serii lalek przerobiona. Bo ja szukałam lalek, co by się nadawały i nie są drogie, ale było trudno znaleźć, czyli dlatego mam taką. To przerobienie na słodkie winogrona. I dzisiaj uszyjemy sekinowy sweterek. Najpierw trzeba materiał lekko fioletowy. Mamy. Potem i ja bym szyłabym trochę szeroko na lalkę, żeby się udało łatwiej zdjąć później i założyć na lalkę. I teraz wytniemy wzór. Teraz zrobimy tutaj i też bym wycięłabym tutaj, żeby było jeszcze łatwiej zdjąć i założyć. Teraz tutaj na początku na dobrą stronę, a na dobrej stronie będziemy używać cekinów. Mam większe cekiny tutaj, ale ja na proporcje takich lalek wolę mniejsze cekiny. Dobrze, przeszywamy igłę i nitkę na igłę zrobione, żeby supełek. Ja wybrałam biały, bo będzie najlepiej pasować i trochę schowa linię szycia. Dobrze, cekiny. Przeszywamy. Ja zrobię tylko jakiś pasek tego. Dobrze, wybieram kolor. Tam jest mieszanka różnych kolorów, ale ja chcę wybrać może różowy. Teraz szyjemy. Robię jeden pasek z cekinami. I tutaj jest przyszyte. I teraz powtarzaj to, aż będzie zrobiony pasek. I powtórz to na tej stronie też. Po tym, jak to jest zrobione, teraz następny krok, który jest markerem. Na początku się bierze podstawę. I teraz marker. Ja wybieram ten niebieski. A teraz rysuję pasek. I potem powtarzam to samo na drugiej części. Na drugą stronę sweterka. Dobrze. Gdy to jest zrobione, to muszę nawlec nitkę na igłę i zszyć to razem. Ten sweterek jest uszyty, to trzeba go przewrócić na dobrą stronę. Po tym, jak jest przewrócone, spróbujmy na lalce. I o tak wygląda na lalce. Do tej pory będzie miała oryginalną spódniczkę z lalek truskawkowego ciastka, ale w następnym odcinku zrobię spódniczkę pasującą do sweterka. Co myślisz o tej lalce w tym sweterku? Powiedz w komentarzach i proszę zasubskrybować i
i dać ręce do góry na moim filmie. Pa wszyscy, zobaczmy się w następnym odcinku Szycia z Mają. Pa!